ubiegły piątek w Orawskim Centrum Kultury odbyło się forum samorządowców dotyczące planów utworzenia parków krajobrazowych w podhalańskich, orawskich i podbabiogórskich gminach oraz zmian przebiegu drogi ekspresowej S7 Rabka-Hyżne. Widać, że mieszkańcy i samorząd razem wspólnie działają jak jedna rodzina. To pan dziś zauważył na tej sali. Nikt nikogo tu nie ciągnął na to spotkanie. Myśmy tylko informowali, że organizujemy forum samorządów. I myślę, że wszyscy z tej sali wyszliśmy zadowoleni, ja osobiście również. Włodarze gmin Czarny Dunajec, Jabłonka, Bystra Sidzina, Maków Podhalański, Jordanów i Zawoja, podpisując rezolucję Forum Samorządowców i Mieszkańców Gmin, wyrazili sprzeciw wobec planu zagospodarowania przestrzennego związanego z utworzeniem parków krajobrazowych, pasma Policy i torfowisk orawskich. Będziemy starali się wykorzystać te wszystkie rezerwy, które w planach miejscowych tych gmin są umieszczone i odpowiednie korekty w zapisach planu zrobimy. Wnioskiem z tego spotkania jest także, żeby koniecznie umieścić w planie wojewódzkim południową obwodnicę Jabłonki i taka deklaracja z mojej strony tutaj padła. Od 1998 roku w planach zagospodarowania Spytkowic znajduje się rezerwa terenu omijająca centrum miejscowości, przez co przebieg drogi staje się bezkolizyjny dla mieszkańców. Mieszkańcy już się do tego przyzwyczaili, dlatego wskazanym byłoby, aby w planie, który w tej chwili będzie uchwalany, był zaznaczony ten nowy przebieg, który drogę istniejącą traktuje jako drogę wewnętrzną Spytkowic, natomiast nie jest to główna droga tranzytowa i to rozwiązanie jak najbardziej byłoby akceptowalne przez wszystkich. Natomiast rozbudowa tej istniejącej drogi jest nie do przyjęcia na dzień dzisiejszy. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego ogranicza rozwój gmin Czarny Dunajec, Jabłonka, Bystra Sidzina, Maków Podhalański, Jordanów i Zawoja. Podpisaną rezolucję przekazano przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Januszowi Sepiołowi.